Witam czytelników osword.pl. Przedstawię aplikację webową OnCloud, dzięki której możemy zbudować własną chmurę. Aplikacja posiada możliwość zarządzania plikami, tworzenia plików tekstowych czy katalogów oraz wczytywania danych plików. Edytor tekstowy zaimplementowany w OnCloudzie obsługuje 35 języków programowania oraz posiada podświetlanie składni. Posiada również odtwarzacz muzyczny, w którym możemy odtwarzać zebraną muzykę, którą mamy w naszej chmurze. Posiada również kontakty, w których możemy zarządzać książkami adresowymi, udostępniać te adresy oraz dane książki adresowe. Posiada również kalendarz, w którym możemy zarządzać wieloma kalendarzami, dodawać, usuwać różne spotkania, terminy. Obydwie aplikacje, kontakty, jak i kalendarz, można udostępniać i synchronizować z naszymi urządzeniami mobilnymi, jak również różnymi aplikacjami, tak jak na przykład Thunderbird, dzięki czemu rzeczywiście czujemy, że jest to nasza prywatna chmura, coś a la chmura Google'a. Posiada również galerię zdjęć, dzięki której możemy przeglądać nasze zdjęcia znajdujące się w chmurze. W łatwy sposób możemy przeglądać te zdjęcia. I pokazywać je gdziekolwiek mamy dostęp do internetu znajomym. Pliki oczywiście możemy udostępniać również innym użytkownikom lub grupom znajdującym się w OnCloudzie lub publicznie. Po zaznaczeniu, że chcemy udostępnić publicznie, otrzymujemy wygenerowany link, który podajemy znajomemu, aby mógł pobrać sobie owy plik. W ustawieniach OnClouda możemy zarządzać własnym kontem, użytkownikami i grupami, aplikacjami, przeglądać logi, przeglądać informacje administratorskie oraz przeglądać pomoc programom. W ustawieniach osobistych możemy zmienić hasło, dodać e-mail. W razie zapomnienia hasła dostanie przypomniane na podany adres mailowy. Zmienić język. Tutaj podany mamy również adres do naszego zasobu poprzez protokół WebDAV. Możemy go podłączyć bezpośrednio również w naszym telefonie komórkowym z Androidem lub w iPhone'ie, jak również w komputerze. Podany jest równy adres kalendarza i kontaktów, adres do mediów. W kalendarzu również można ustawić strefę czasową i format czasu oraz mamy informację o wersji naszego OnClouda. W użytkownikach, tak jak wspominałem, możemy
dodawać, usuwać, zmieniać użytkowników, dodawać i usuwać grupy i przypisywać danych ludzi do danej grupy. Możemy również przydzielać udziały na naszej chmurze odpowiednio dla danego użytkownika. Możemy również zarządzać aplikacjami naszych, które mamy tu dostępne. Obecnie mam włączony Bookmark do zarządzania zakładkami. W łatwy sposób można włączyć i wyłączyć dodatek, inaczej mówiąc, aplikację. Możemy przeglądać logi. Administratorze można ustawić maksymalny rozmiar dla plików zip, informacje o statusie bibliotek, wyeksportować ustawienia OnClouda oraz ustawić poziom logowania. W pomocy mamy najczęściej zadawane pytania. Można zadać pytanie. Można przeglądać pytania i odpowiedzi. W tej części pokażę aplikację OnCloud w wersji 0.1 na Androida. Jest to wersja rozwojowa w tej chwili. Posiada praktycznie dwie funkcje, czyli oglądanie tego, co mamy na naszej chmurze, a także możliwość wysyłania z naszej galerii muzyki, zdjęć czy filmów bezpośrednio na naszą chmurkę. Wybieraliśmy jakieś zdjęcie, wybieramy udostępnij, OnCloud, wybieramy gdzie ma zostać załadowany i ładujemy nasze zdjęcie. Aby sprawdzimy, czy zdjęcie zostało załadowane, ja używam do tego ES Files Explorer, który ma obsługę WebDAV-a. Wchodzimy na naszą chmurę i patrzymy, czy załadowano nasze zdjęcie. Nasze zdjęcie jest, także wysyłanie działa sprawnie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmie.